Bardzo serdecznie witam wszystkich na dzisiejszej sesji. I jest to już 84. sesja, wobec tego otwieram 84. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Sesja została zwołana na wniosek zarządu powiatu w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, a to oznacza, że kiedy do mnie wpłynął taki wniosek, ja jestem zobowiązany zwołać sesję w ciągu najbliższych 7 dni od otrzymania wniosku, co też uczyniłem dzisiaj. I dzisiaj mamy sesję właśnie w tym trybie 15, artykuł 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Uzasadnienie państwu przeczytam. Powodem zwołania sesji w trybie artykułu 15 ust. 7 jest konieczność wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2023-2036 oraz w budżecie powiatu z uwagi na konieczność zapewnienia środków na wypłaty wynagrodzeń w LO w Bartoszycach oraz zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez COM Tolko. Dodatkowo wnioskuję o uzupełnienie składu zarządu powiatu oraz ustalenie składu osobowego komisji rewizyjnej. To jest uzasadnienie. I pozwólcie państwo, że sprawdzę w tym momencie prawomocność obrad. Dlatego bardzo proszę wszystkich radnych o zalogowanie się i kliknięcie zakładki kworum celem sprawdzenia właśnie obecności. Aczkolwiek już wiem, że na podstawie listy obecności obecnych jest w tej chwili 17 radnych, ale nie widzę pani. Jak to? Czekam jeszcze tylko na panią Jadwigę, ale jest fizycznie, widzę, także już. Techniczne chochliki nam tutaj przeszkadzają, ale za chwileczkę, to jest kwestia czasu. Już? Nie wiem co w tym momencie. Stwierdzam, tak? Stwierdzam, szanowni. Dwie możliwości. Na telefonie, a tu się aktualizuje 10%. Dobrze, stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest wymagana ilość radnych, czyli 16. Nieobecna jest pani Barbara Kamińska, a wobec tego sesja jest prawomocna i możemy podejmować tutaj ważne decyzje. Szanowni państwo, porządek obrad został oczywiście zaproponowany przez zarząd powiatu. Ja ten porządek państwu przeczytam. Jest to tak, wygląda. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 84. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, podjęcie uchwał w sprawach. Punkt A, zmiany budżetu powiatu na rok 2023. Punkt B, zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2023-2036. Punkt C, uzupełnienie składu zarządu powiatu. Punkt D, ustalenie składu osobowego komisji rewizyjnej. I punkt piąty, zamknięcie obrad 84. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak wygląda porządek obrad. Jest to porządek obrad zaproponowany przez pana starostę. Tutaj ma uwagę pan radny Mucha. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja mam pytanie do pani radczyni prawnej.
dotyczący dzisiejszego porządku obrad. Chciałbym uzyskać informację, czy dzisiejsze podejmowanie uchwał będzie prawomocne, bo w mojej ocenie sposób zwołania sesji, przedstawienia materiałów na sesję pozostaje w sprzeczności z artykułem 15 punkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym, a mianowicie chodzi mi o to, że materiały na sesję praktycznie dostaliśmy wszystkie dzisiaj rano. Część radnych pewnie się z nimi nawet nie zdążyła zapoznać. Nie odbyła się komisja również budżetu i zadań powiatu. A z artykułu 15.1 jednoznacznie wynika, że do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. My te materiały dostaliśmy dopiero dzisiaj, więc pytanie, czy te podejmowane uchwały dzisiaj będą prawomocne? Te materiały Dziękuję. Były wczoraj już. Wczoraj dostaliśmy jeden projekt uchwały dotyczący członka zarządu. Pozostałych projektów nie było. Dziękuję. Pani mecenas. Szanowni Państwo, Panie Radny, w mojej ocenie obrady będą prawomocne. Tutaj jest sesja zwołana w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Można powiedzieć, że jest to sesja nadzwyczajna zgodnie ze statutem powiatu bartoszyckiego. Paragraf 11 ust. 6 o terminie sesji zwołanej w trybie tego artykułu 15 ust. 7 zawiadamia się radnych telefonicznie najpóźniej na jeden dzień przed terminem obrad, a porządek obrad i projekty oraz inne materiały radni odbierają w biurze rady. Statut nie reguluje tego dokładnie, z jakim wyprzedzeniem powinny być projekty udostępnione. To ja mam jeszcze jedno pytanie. Przepraszam, ja prowadzę dyskusję. Proszę zgłaszać głos. Panie Przewodniczący, czy w takim razie mogę uzupełnić swoje pytanie? Proszę. Jak wiemy, system aktów prawnych jest taki, że jest konstytucja, ustawy, rozporządzenia i powiedzmy dalej, tak? Statut powiatu jest aktem niższego rzędu w stosunku do ustawy, więc mam pytanie, czy zapis tego paragrafu, który pani przytoczyła, nie pozostaje w sprzeczności z artykułem 15 punkt 1, bo w tym punkcie nie mówi się o sesji zwyczajnej czy nadzwyczajnej. Ogólnie mówi się w tym paragrafie 15 punkt 1 o sesjach, czyli o wszystkich sesjach. Dziękuję. Tak, jest to przepis. Artykuł 15 ust. 1 jest przepisem ogólnym. Uważam, że statut jest zgodny z przepisami prawa, też podlegał kontroli przez organ nadzoru, ponieważ gdyby był sprzeczny z przepisami, organ nadzoru stwierdziłby nieważność w tym zakresie tego aktu prawnego. Tak, proszę. To ja mam prośbę do pana przewodniczącego. Prosiłem na poprzedniej sesji, gdzie w trybie 15.7 mieliśmy sesję, żeby przed podjęciem uchwał budżetowych, żeby te zmiany budżetowe zostały dokładnie omówione. Dziękuję. Znaczy, żeby komisja się zebrała, tak? Nie, w sensie takim, żeby pan skarbnik przedstawił najistotniejsze zmiany w budżecie do wiadomości rady. Dziękuję. No, w momencie, jak będziemy uchwalali, wtedy poprosimy pana skarbnika. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu, czyli punkt czwarty. Podjęcie uchwał w sprawach. Punkt A. Zmiany budżetu powiatu na rok 2023. Ja sobie tę uchwałę pozwolę przeczytać, a potem poprosimy pana skarbnika ewentualnie, tak na wniosek pana radnego Muchy. Uchwała numer 84 łamane na 389 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2023. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się plan wydatków powiatu zgodnie z załącznikiem numer 1. 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą 147 381 894 zł 76 groszy. Wydatki bieżące w tym właśnie wynoszą 115 505 381 zł 40 groszy, a wydatki majątkowe w wysokości 31 876 513 zł 36 groszy.
Punkt trzeci, wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 29 487 513 zł i 36 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 389 000 zgodnie z załącznikiem 3b. Paragraf drugi. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23 7 745 zł 43 grosze zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14 893 700 zł. Wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7 518 424 zł 33 grosze i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595 321 zł i 10 groszy. Punkt drugi, przychody budżetu w wysokości 28 114 045 zł i 43 grosze, rozchody w wysokości 5 106 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. I wobec tego, czy pan skarbnik chciałby, bardzo bym prosił też o zajęcie tutaj. O zabranie głosu w tej sprawie. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany w budżecie na dzisiejszej sesji dotyczą zmian w rozdziale 801-20 dotyczącym placówek oświatowych, dokładnie Liceum Ogólnokształcącego w Bartoszycach. Jest to zwiększenie środków budżetowych w wysokości 490 tysięcy dla liceum, wynikające ze względu na braki w wynagrodzeniach, które wynikają ze względu na zwiększoną liczbę godzin indywidualnych dla uczni oraz utworzenie dodatkowo jednej klasy pierwszej w tym roku była dodatkowo utworzona klasa, która również jakby no tutaj ponosi koszty, generuje koszty w jednostce, więc jakby zwiększenie jest jakby tutaj adekwatne do tych potrzeb. Natomiast jeszcze zwiększenie dotyczy również braków środków finansowych na zabezpieczenie budżetu na zakup energii cieplnej w tejże jednostce. Jest to wysokość 70 tysięcy. Jak i również zmiana dotyczy w planie finansowym w jednostce w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym Nasz Drugi Dom w Tolko. Jest to przeniesienie środków finansowych między paragrafami wewnątrz jednostki. Zwiększenie dotyczy paragrafu inwestycyjnego dotyczącego zakupu pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tejże jednostce. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Wobec tego myślę, że możemy przejść do głosowania. Wobec tego zadaję państwu pytanie, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Tak, damy radę. Także. Bardzo proszę teraz o. Już. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada Powiatu. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła tę uchwałę do realizacji.
Dobrze, przechodzimy do kolejnej uchwały, która jest jakby z tym związana. Otóż jest to uchwała nr 84/390/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2023-2036. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 2023-2036 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Myślę, że tak, bardzo proszę. Aha, dobrze, dobrze. Padł wniosek formalny, żeby sprawdzić jeszcze raz forum. Kworum, wobec tego, zanim przejdziemy do głosowania nad tą uchwałą, bardzo proszę o sprawdzenie kworum, czyli o kliknięcie zakładki kworum. Teraz pan Jerzy jeszcze. Panie Jurku, jeszcze pan. To się nazywa, proszę państwa, złośliwość przedmiotów martwych, że czasami zdarza się, że coś tam nam nie tak wyskakuje. Jak wygląda sytuacja? Tak, wszystko w porządku. Dobrze. Stwierdzam, że kworum zostało ponownie ustalone, czyli jest nas, tak jak było, 16 osób, 16 radnych, nieobecność pani Barbara Kamińska. Wobec tego możemy przystąpić do głosowania nad uchwałą, którą przeczytałem nie tak dawno, czyli zmiany z tak zwanej WPF-ce. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Teraz pan Mirosław. Dobrze, stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Dobrze, przechodzimy teraz do kolejnej uchwały. Tym razem będzie to uchwała dotycząca uzupełnienia składu zarządu powiatu. Taka uchwała jest uchwałą wymagającą powołania komisji skrutacyjnej. Ale wcześniej poprosiłbym pana starostę o propozycję. Działa.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, w związku z tym, że no mamy pewien mały problem z wyborem członka zarządu, dzisiaj postanowiliśmy spróbować jeszcze raz i chciałem w imieniu własnym i pozostałych członków zarządu zgłosić na tę funkcję pana Ireneusza Rogowskiego. Pan Ireneusz Rogowski jest radnym już drugiej kadencji powiatu. Był poprzednio radnym gminy Bartoszyce. Sprawuje funkcje, wiele funkcji społecznych związanych z samorządem. No, zapoznał się z całością tych naszych prac. Zresztą jest bardzo aktywnym człowiekiem, który nam tak w cudzysłowie oczywiście ciągle dokucza, mówię o zarządzie, w różnych kwestiach. No i w związku z tym myślę, że tę jego aktywność należałoby poważnie spożytkować w naszym zarządzie powiatu. Dlatego też tutaj rekomenduję Wysokiej Radzie właśnie pana Ireneusza Rogowskiego na funkcję członka zarządu i proszę, żebyśmy go dzisiaj właśnie wybrali na tę właśnie zaszczytną bardzo funkcję, ponieważ regulamin, statut nasz nakazuje nam pracę zarządu w 5-osobowym składzie, a w tej chwili jest nas 4. Dlatego raz jeszcze proszę o to, żebyśmy wybrali dzisiaj pana Ireneusza Rogowskiego na członka zarządu powiatu w Bartoszycach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście za tą rekomendację. Teraz będziemy już przygotowywali się do wyboru, ale żeby dokonać wyboru, bo to jest głosowanie tajne, musimy powołać komisję skrutacyjną. Ja mam taką propozycję, żeby do komisji skrutacyjnej weszli radni pan Robert Pająk, pan Marcin Przybysz i pan Wiesław Kurach. Czy panowie radni zgadzają się na... Tak? Ale czy kandydat się zgadza, panie przewodniczący? Nie padło sakramentalne pytanie. Tak? Panie radny, czy pan się zgadza kandydować? Tak, zgadzam się. W porządku, czyli wszystkie zgody są w tej chwili już zatwierdzone. Wobec tego bardzo proszę komisję skrutacyjną, żeby się ukonstytuowała, wybrała spośród siebie przewodniczącego i ogłaszam też przerwę celem przygotowania wszelkich tutaj... Słucham? A, przepraszam, widzicie państwo, trzeba przegłosować jeszcze skład, czy Rada zgadza się na taką komisję skrutacyjną. Otóż poddaję wobec tego pod głosowanie, czy państwo radni są za przyjęciem takiego składu komisji rewizyjnej, jaki zaproponowałem, czyli pan Pająk, pan Przybysz i pan Kurach. Kto jest za, kto jest przeciw? A kto wstrzymał się od głosu? Nie robimy codziennie takich wyborów, są czasami takie drobne pomyłki. Czy nie? Stwierdzam, że 16 za radnych, czyli wszyscy są za przyjęciem właśnie takiej komisji skrutacyjnej. I teraz dopiero bardzo proszę o ukonstytuowanie się komisji skrutacyjnej, przygotowanie do wyborów. Ogłaszam wobec tego 5-minutową przerwę. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Radni. Komisja skrutacyjna w składzie. Ustaliliśmy skład taki. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Robert Pająk, członek Komisji Skrutacyjnej Radny Mariusz Przybysz, członek Komisji Skrutacyjnej Rady Wisław Kurach. Liczba radnych Rady Powiatu obecnych na sesji uprawnionych do głosowania jest 16. I będziemy głosowali na członka zarządu Rady Powiatu Bartoszyckiego zgłoszoną kandydaturę pana Ireneusza Rogowskiego. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru członka zarządu powiatu to uzyskanie minimum o jeden głos więcej za niż przeciw. Głosów wstrzymuje się, nie bierze się pod uwagę. Mamy do wydania 16 kart i teraz bym poprosił pana Marcina Przybysza o czytanie tu z listy, pana Wiesława Kuracha o wydawanie kart. Pani Boruszewska Jadwiga.
Pan Hilmanowicz Bartłomiej. Pan Darski Lech. Pan Figat Mirosław. Pani Kamińskiej Barbary nie ma. Pan Kurak Wiesław. Pan Łuszczyk Krzysztof. Pan Matejunas Marcin. Pan Mucha Grzegorz. Pan Nadolny Jan Zbigniew. Pan Olejnik Mirosław. Pan Pająk Robert. Przybysz Marcin. Pan Rygowski Ireneusz. Pan Stapaj Piotr. Pan Szarejko Jerzy. I pan radny Zduniuk Ryszard. Dziękuję bardzo. Głosowanie zakończone. Wszyscy radni oddali już swój głos. Wobec tego teraz ogłaszam kolejną przerwę, a komisję skrutacyjną proszę o policzenie głosów i ogłoszenie wyników. Pięciominutowa przerwa. Wznawiam obrady 84. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego i bardzo proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej pana radnego Roberta Pająka o ogłoszenie wyników głosowania na członka zarządu powiatu bartoszyckiego. Bardzo proszę. Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach członków zarządu powiatu bartoszyckiego sporządzony na 86. sesji w dniu 7 listopada.
sesja. Co? 84. sesja. Tak. Co? 84. sesja. Komisja po wyjęciu kart z urny przy liczeniu stwierdza, co następuje. Liczba kart wyjętych z urny 16, liczba kart nieważnych 0, liczba głosów ważnych oddanych na kandydata 16, liczba głosów ważnych oddanych za na kandydata 12, liczba ważnych oddanych głosów przeciw na kandydata 2, liczba głosów ważnych oddanych wstrzymuje się na kandydata 2. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że następujący kandydat i pan Ireneusz Rogowski uzyskał minimalną ilość określoną w punkcie trzecim i został wybrany członek zarządu powiatu bartoszyckiego czwartej kadencji. I podpisy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wobec tego ja przeczytam treść uchwały, którą przegłosowaliśmy właśnie w ten tajny sposób. Uchwała nr 84/391/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Powiatu Bartoszyckiego. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala to następuje pod oczywiście podstawie prawnej. Paragraf pierwszy. W miejsce wybranego uchwałą nr 1/4/2018 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 22 listopada 2018 roku członka zarządu Marcina Matejunasa stwierdza się wybór radnego Ireneusza Rogowskiego na stanowisko członka zarządu powiatu bartoszyckiego szóstej kadencji. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Uchwała podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Bartoszyckiego oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Tak, uchwała została uchwalona właśnie Panie Przewodniczący, mogę? Tak, bardzo proszę. Z racji, że zostałem członkiem zarządu, to bym chciał złożyć rezygnację z członka komisji rewizyjnej. Przewodniczącego komisji rewizyjnej. Dobrze, czyli oczywiście musimy to przegłosować chyba, tak? Wobec tego nie, panie mecenas, po prostu przyjmujemy tylko, tak? Dobrze, w takim razie ta rezygnacja została przyjęta i wobec tego przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 84/392/2023 z dnia 9 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej z kolei, ponieważ jak słyszeliśmy pan radny zrezygnował. I teraz tak, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W paragrafie pierwszym uchwały nr 9/41/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej zmienionej uchwałą nr 14/63/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Powiatu dodaje się punkt 6 w brzmieniu Jadwiga Boruszewska, członek komisji. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Bartoszyckiego oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Tyle treść uchwały. Jak widzicie państwo, do komisji rewizyjnej została zgłoszona pani Jadwiga Boruszewska. Czy pani Jadwiga Boruszewska wyraża zgodę? Wyraża. Tak. Wobec tego możemy, myślę, że przegłosować tę uchwałę, tak? Wobec tego zadaję państwu pytanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Nie ma połączenia z internetem, ale jesteś za czy przeciw? To przekaż. Tak,
Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Wobec tego teraz pan starosta głos, proszę bardzo. Panie przewodniczący, w związku z tym, że sytuacja taka, jaka się dzisiaj wydarzyła, czyli wybór nowego członka zarządu, wybór również pani Jadwigi Boruszewskiej do komisji rewizyjnej, ja bym proponował, żebyśmy uzupełnili dzisiejszy porządek obrad jeszcze o taki projekt uchwały, ukonstytuowanie się komisji rewizyjnej. W tym przypadku, żebyśmy dzisiaj zakończyli już nasze obrady z komisją rewizyjną w pełnym składzie z poszczególnymi funkcjami. Jeśli Wysoka Rada wyrazi na to zgodę, to byśmy to przegłosowali i tę byśmy od razu zrobili potem 5 minut przerwy. Komisja by się ukonstytuowała, podalibyśmy do wiadomości. Mielibyśmy sprawę dzisiaj już taką do końca wyjaśnioną i krótko mówiąc w cudzysłowie załatwioną. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały projektu do naszego porządku obrad. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że to jest propozycja członka zarządu, to jest jedyna jakby instytucja, która może takich zmian dokonać i nie wymaga to głosowania. Wobec tego przyjmujemy do wiadomości, że dochodzi nowa uchwała dotycząca właśnie komisji rewizyjnej, tak? Głosujemy, tak? Głosujemy. Dobrze, skoro głosujemy, to głosujemy. Jeszcze pytanie, proszę pan radny. Panie przewodniczący, tego typu metody wprowadzania dodatkowego punktu, co by nie patrzeć, nie powinno mieć miejsca. To jedna rzecz. Nie proponuję, a chciałbym, aby pan starosta oparł to o podstawy prawne. Ponieważ to jest dosyć ważna sprawa, zaskoczony każdy może być w takim momencie, a wyboru, no tak, panie przewodniczący. No a co pan, panie przewodniczący, czy pan uważa, to jest skład? Ja wiem, co jest w statucie, bo mam go tu przed sobą. Natomiast coś takiego też powinno być w porządku. Nie pan w połowie tej uchwały wysuwa następną rzecz i dlatego też prosiłbym, aby pan od strony prawnej uzasadnił swoją wypowiedź. Natomiast jeżeli nie, to niech pani radczyni w tym momencie się ustosunkuje do pana propozycji. Bo w ten sposób, jeżeli w ten sposób będziemy prowadzili sesję i w każdym momencie zgłaszali dodatkowe projekty uchwał czy inne formy, nie powinno mieć miejsca. Chyba że pan wychodzi z takiego założenia, że panie starosto, ja do pana mówię, ja widzę, co pan robi. No musi się pan troszeczkę zachować i mieć szacunek do każdego radnego czy każdej osoby tu siedzącej. I jeszcze raz prosiłbym, aby pan jednoznacznie oparł to podstawą prawną, z czego to wynika. Każda wrzutka, ta, którą pan w tej chwili proponuje, nie powinna mieć miejsca. Ja radnym nie jestem, tylko tu. Radnym byłem kadencji ileś tam, a w związku z tym po raz pierwszy spotkałem się z taką metodą wrzutki i dlatego też prosiłbym, jeżeli nie pan, to niech pani radczyni podejmie czy wyjaśni sprawę, na czym to polega. Czy tak może być? Dziękuję. Jeśli można, ja tylko powiem, że chciałbym przypomnieć panu radnemu, że to jest rada zwołana w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym i w związku z tym porządek obrad jest proponowany i może być zmieniany tylko i wyłącznie przez zarząd powiatu, czyli przez pana starostę. I tak to wygląda. I teraz bardzo proszę pan starosta. Ja pozwolę sobie oczywiście odpowiedzieć, bo tu nie ma pan zupełnie racji w tym, co pan mówi. Dlatego, że każdy z nas tutaj siedzących może, akurat nie w przypadku tutaj sesji, tak jak podkreślił pan przewodniczący Rady 15.7, natomiast na każdej innej sesji każdy z nas swobodnie może zgłosić uzupełnienie, powiedzmy, porządku obrad w każdej dowolnej chwili. Przy czym oczywiście musimy to przegłosować odpowiednią ilością głosów. Natomiast w tym wypadku sytuacja jest taka, że przecież mogło być tak, że pana Rogowskiego nie wybrano by. Więc jak mieliśmy zgłosić wcześniej projekt takiej uchwały, kiedy ona byłaby zupełnie bezpodstawna?
Więc sytuacja jest dynamiczna i skoro pan Rogowski został wybrany, złożył rezygnację z funkcji i z członkostwa w komisji rewizyjnej, pani Boruszewska wyraziła taką wolę, że w tej komisji być. Rada wybrała panią Boruszewską do komisji rewizyjnej. W związku z tym ja zaproponowałem uzupełnienie porządku obrad o to, żeby już dziś ta komisja rewizyjna po prostu się ukonstytuowała. Kilka minut przerwy, między sobą państwo uzgodnią, kto ma być przewodniczący, bo źle by było, gdyby komisja pozostała bez szefa. W związku z tym to moje, ta moja propozycja. I ta moja propozycja jest do przegłosowania dla panów, dla państwa. Więc ja nie wiem, co tu jest niezgodnego z prawem. Także proszę mi nie zarzucać tutaj jakichś wrzutek, jakby to miało znaczenie jakieś, nie wiem, tam dla bezpieczeństwa Europy i jeszcze większego terytorium. To jest po prostu uzupełnienie porządku obrad o to, żebyśmy dzisiaj skończyli temat już wyboru zarówno do zarządu, jak i ukonstytuowania się komisji rewizyjnej. I tylko tyle. Dziękuję. Pan Mirosław Olejnik, proszę o głos, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wszystko byłoby dobrze i jasne, gdyby nie było wcześniej takich sytuacji. Ja na przykład przypominam sobie taką sytuację, że chciałem coś zgłosić w trakcie sesji. Odpowiedź pana przewodniczącego była, że moment zgłaszania poprawek jest w momencie, w punkcie, gdzie jest napisane ustalenie porządku obrad. I wtedy można zgłaszać ewentualnie, oczywiście nie w tej sesji, która dzisiaj jest, jasne. Także to aż takiego wielkiego znaczenia nie ma, czy my to zrobimy dzisiaj, czy zrobimy na następnej sesji, no ale jakieś takie zasady obowiązują. No, jedni mogą zgłaszać w każdej chwili, a inni tylko wtedy, kiedy jest ustalenie porządku obrad. Tylko o to dobrze chodzi. Ja przypominam jeszcze cały czas, że jest to sesja w trybie 15.7. Czyli wszystko jest jasne, tak? Proszę, pan radny jeszcze chciałby coś powiedzieć. Panie przewodniczący, jedną rzecz jeszcze ja zakomunikowałem, aby pani radczyni się wypowiedziała w tym punkcie i wtedy będzie jasna sprawa, bo na tym etapie no, trudno jest dla mnie podjąć jakąś tam decyzję odnośnie składu, tak jak to jest w statucie osobowym i funkcyjnym. To trzeba by było jasne. Niech się pani raczej nie powie, czy na tym etapie, co dziś, przy podejmowaniu tej uchwały można dodatkowo wprowadzić następną, bo to nie wiem, to będzie zapewne też uchwała. Dobrze, skoro pan tak chce, to bardzo proszę panią mecenas o głos, aczkolwiek gdyby było źle, to pani mecenas sama by zabrała głos, podejrzewam. Bardzo proszę pani mecenas. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, tutaj mamy sesję zwołaną w trybie artykułu 15 ustęp 7. Zgodnie z następnym ustępem, to jest ustępem 8 tego artykułu, do sesji zwołanej w trybie, nazwijmy nadzwyczajnym, również w tym trybie może nastąpić zmiana porządku obrad. Jedyną odrębnością jest to, że musi być zgoda wnioskodawcy zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym, a zatem zmiana porządku obrad jest dopuszczalna. Musi być uchwalona bezwzględną większością głosów i do tego wnioskodawca musi wyrazić zgodę na zmianę takiego porządku. Dziękuję. Jeśli chodzi, od razu się może odniosę, jeśli chodzi o to, do którego momentu można składać wniosek o zmianę porządku obrad, to zgodnie z poglądami doktryny, jeśli nie jest to uregulowane w statucie, a w statucie powiatu bartoszyckiego nie ma takich zapisów, może być to dokonywane w każdym czasie. Dziękuję bardzo. Pan radny Robert Pajek, prosił jeszcze o głos. Panie przewodniczący, panie starosta, szanowni radni. Zgodnie z zapisem statutu i z tym, co żeśmy uchwalili przed chwilą, komisja rewizyjna istnieje. Jest. Zgodnie z paragrafem 27 członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. I w paragrafie 7 ustęp 3 w przypadku nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki przyjmuje sekretarz. Ja jestem sekretarzem w tej komisji, także komisja jest sprawna, działa i kwestia wybrania przewodniczącego to jest sprawa wewnętrzna komisji i nie przypuszczam, że chyba głosowaliśmy uchwałę, które było już podzielone kto jest i tak dalej, czy to trzeba po prostu zatwierdzać. Jeżeli trzeba zatwierdzić,
No komisja się musi zebrać, tak? Także ja nie wiem, czy po prostu można poczekać na następną sesję i się spokojnie spotkamy. Tylko ewentualnie, jeżeli będzie coś do zaopiniowania w międzyczasie, a może być budżet, no to wtedy powinniśmy być już przygotowani w pełnym składzie komisji z przewodniczącym, określonym przewodniczącym, sekretarzem i członkami, tak? Także jeżeli państwo by nie mieli nic przeciwko temu, to ja bym prosił o parę minut przerwy. Dobrze. Komisja by się zwołała jako sekretarz. Bym prosił członków komisji o na chwilę porozmawianie i tyle, tak? Dziękuję bardzo, aczkolwiek ja nie widzę przeszkód tutaj jakichkolwiek, żeby komisja się teraz zebrała, ukonstytuowała i wybrała przewodniczącego. Nie wiem jakie przeszkody są ku temu, żeby tak zrobić. Spadł wniosek pana starosty, musimy go przegłosować, prawda? I czy już przegłosowaliśmy, bo już nawet nie pamiętam. Nie jeszcze. Wobec tego wniosek padł, ja muszę wniosek przegłosować. Wobec tego poddaję pod głosowanie wniosek pana starosty o uzupełnienie porządku obrad. O panie starosty, jak to brzmiało? No właśnie tak jak pan. Panowie, co jeszcze? Proszę bardzo. No tak wygląda, że Rada będzie nakazywała, że Komisja Rewizyjna musi się dzisiaj spotkać. Trochę śmieszne, ale jeżeli tak trzeba, to tak zrobimy. Nie wiem, co w tym śmiesznego. Takie jest prawo. W takim razie proszę pan Zdoniuk jeszcze. Ja mam pytanie do pani radczyni. Ponieważ Rada, statut określa, że zarząd jest pięcioosobowy, w tym starosta i wicestarosta. Dotychczas skład zarządu był czteroosobowy. Czy podejmowane decyzje, uchwały przez zarząd są zgodne z prawem? W statucie jest napisane 5 osób. I taki jest zapis. Natomiast do dzisiejszej sesji nawet zarząd był czteroosobowy. W związku z tym, jak do tego podejść, bo to jest dosyć ważne. Proszę pani mecenas. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, zagadnienie to było wcześniej analizowane i zarząd do momentu wyboru nowego członka zarządu mógł podejmować skuteczne uchwały. Zgodnie z ustawą jest to od 3 do 5 osób powinien mieć, jeśli dobrze pamiętam. Więc wszystko było w porządku. Panie Przewodniczący, ja pana chcę wyprostować. To ustawa mówi o 3 do 5 osób. Ja właśnie mówię o ustawie. Natomiast statut wyraźnie określa 5 osób, a w związku z tym, czy zapis ustawowy, czy statut w tym momencie jest tym, uszczegółowił, że zarząd ma być 5-osobowy. Gdyby był 3-5, to jest co innego. Natomiast to jest wyraźnie napisane 5 osób. A podejmowane uchwały, nawet do dzisiejszej sesji, były w składzie 4-osobowym. A w związku z tym jest to niezgodne. W związku z tym, że ustawa jest aktem wyższego rzędu niż statut, wobec tego... Panie Przewodniczący, naprawdę, proszę bardzo, niech się pan nie bawi w zasadnianie prawa. Starosta, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, jest 4-5 osób. Najważniejszą rzeczą w podejmowaniu decyzji kolegialnych przez zarząd powiatu bartoszyckiego jest kworum, a kworum stanowi 3 osoby, więc tylko i wyłącznie kworum stanowi o tym, czy uchwały są podejmowane prawomocnie, czy nie. Jeżeli by były 2 osoby, to owszem, a jeżeli są to 4 lub 3, nie ma to najmniejszego znaczenia. Dziękuję bardzo. Myślę, że to jest prawda. Wobec tego poddaję pod głosowanie uchwałę zaproponowaną przez pana starostę. Panie Przewodniczący, najpierw pod głosowanie należy poddać zmianę porządku obrad. Zmianę porządku? Przepraszam, zmianę porządku. Przepraszam bardzo, widzicie państwo, to wszystko emocje. Wobec tego poddaję pod głosowanie zmianę porządku obrad z dodanym punktem zaproponowanym przez pana starostę. Chodzi o to, żebyśmy teraz wprowadzili do porządku obrad jeszcze kolejny projekt uchwały dotyczący właśnie ukonstytuowania się dzisiaj.
komisji rewizyjnej. Tak jak mówił tutaj pan sekretarz Pająk, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się spotkać na 5-10 minut i wybrać jeszcze spośród siebie, że tak powiem, władzę komisji i mielibyśmy tę sprawę już uporządkowaną, zamkniętą. Nie musielibyśmy na kolejnej sesji do tego wracać. Stąd jakby moja prośba o to, żeby wprowadzić do porządku obrad właśnie ten projekt uchwały, żebyśmy skończyli ten temat. Myślę, że to będzie bardzo elegancko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wobec tego jeszcze raz poddaję pod głosowanie zmianę porządku obrad z propozycją rozszerzenia tego porządku obrad o punkt zaproponowany przez pana starostę. Kto jest za? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę propozycję 13 głosami za. Wobec tego, że został wprowadzony nowy punkt do porządku obrad, to ogłaszam kolejną przerwę w celu ukonstytuowania się komisji rewizyjnej. Bardzo proszę komisję rewizyjną o spotkanie się i ukonstytuowanie się, wybranie przewodniczącego komisji. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, prosiłbym członków komisji rewizyjnej o chwilę, abyśmy się spotkali, porozmawiali. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wznawiam obrady 84. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego po przerwie. I chciałbym poinformować, że komisja rewizyjna ukonstytuowała się. I w związku z tym przeczytam uchwałę, która właśnie to te ukonstytuowanie się jakby zatwierdzi. Uchwała numer 84/394/2019 Rady Powiatu 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 9 listopada 2023 roku. Tutaj tylko pani Ulu, tam jest pomyłka. Już tak, dobrze. W sprawie ukonstytuowania komisji rewizyjnej. Na podstawie odpowiedniej uchwały, podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się następujący skład osobowy i stwierdza funkcję w komisji rewizyjnej. Punkt pierwszy. Jadwiga Boruszewska, przewodnicząca komisji. Pan Robert Pająk, sekretarz komisji. Pan Wiesław Kurach, członek komisji. Pan Mirosław Olejnik, członek komisji. I pan Ryszard Zduniuk, członek komisji. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Bartoszewskiego oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszewskiego. Tyle treść uchwały i wobec tego poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Czekamy na wyświetlenie panelu głosowania. Jest. Jeszcze dwóch radnych. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła uchwałę do realizacji z głosami 14 radnych za, 6-0 przeciw, 2 się radnych wstrzymało, jedna radna jest nieobecna. Stwierdzam, że komisja rewizyjna jest, działa. Gratuluję pani przewodniczącej. Szanowni Państwo, w związku z tym, że wyczerpaliśmy w tym momencie porządek obrad, zamykam obrady 84. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Dziękuję bardzo.